dzwoni. Gdzie żeś polał? Ej! Nie widzę boniacza. Nie widzę boniacza. Siemanko, z tej strony MDiak i dzisiaj zagramy sobie Five Nights at Freddy's. Nareszcie. Po tylu, że tak powiem, tygodniach czekania. Już nagrałem odcinek z dwóch nocy. Świąteczny, ale wyszło na to, że internetu nie miałem, więc kiedy no. Więc miałem już, przeszedłem dwie pierwsze noce, ale no tak pykło. Więc mam nadzieję, że seria się spodoba. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki. Jak jesteście nowi subika, dzwoneczkę, żeby wiedzieć, kiedy są nowe odcinki, bo raczej nie będą jakoś specjalnie regularnie. Ale postaram się, żeby były regularnie. To co? Zaczynamy. Five Nights at Freddy's. Miejsce, które kocha każde dziecko. No. Normalnie rzecz biorąc, tutaj się bardzo nic nie będzie działo, ale wolę się pilnować. Hello! Hello, hello, hello! It's me! Yes? Oh, thank you! Nieważne. Możecie pisać. Czy chcecie następny odcinek oczywiście? Bo ja nie robię czegoś takiego, że o, jak będzie 20 łapek w górę, to wtedy nowy odcinek pojawia się jutro. Nie, nie, nie ma mowy. Nie tyle, że ja bym nie dał rady. Jakbyście mnie wbili, to oczywiście, żebym dał radę, ale ja nie bawię się w takie rzeczy. Więc po prostu piszcie, czy podoba wam się seria. Mam wszystkie 5 NAF-u plus FFPS, którego dalej ćwiczę, jak go rozegrać. I formalnie rzecz biorąc, powiedzmy, że to ogarniam już. Powiedzmy. Więc możecie się spodziewać za niedługo odcinka z FFPS-a już. No to nie jest w sumie taka ciężka gra, jeśli się już to jakoś ogarnie. Dobrze. Bla, bla, bla. No właśnie. Idealnie. Fungaj, jak raz w życiu się z tobą zgadzam. Przechodziłem dwie pierwsze noce. Znaczy przeszedłem na nagraniu. Trzecią przechodziłem sobie tak w międzyczasie i mi Freddy zaczął chyba po trzeciej śmiać się, więc... Mam dziwne wrażenie, że trzeciej nocy Freddy do nas przyjdzie i to nie jest fajna wiadomość. W ogóle jakbyście zauważyli raczej zauważyliście. Mam fotel. Tak, dostałem jeszcze tak poświątecznie fotel, taki do nagrywania, żeby wygodniej mi było. Faktycznie jest wygodniej. No to się nic nie rusza, to dobrze. A, właśnie. A, Fuxiego dostałem. Będzie mnie pilnować w nocy, chociaż ja się go boję w nocy, ale okej. Śpię z zapalonym światłem. Ale nie, w niektórych oświetleniach dziwnie wygląda, to znaczy tak lekko przerażająco, ale okej. Pewnie coś koło drugiej zacznie chodzić. Boniacz. Nie sądzę, żeby chodziła czika. Boni pierwszej nocy wychodzi. Ale wiecie. Jak się zastanawiam, o czym gadać, w sumie nie mam pomysłu. O, wiem. Nagrałem dwa failowe filmy. Już mi nie chodzi o FNAF-a. Dwa failowe filmy z Minecrafta. Z serii. W jednym zrobiłem kolejkę, w drugim zrobiłem portal i enchanting. I oba się nie nagrały. I gdyby nie fakt tego, że mi one się nie nagrały, w tamtym tygodniu mielibyście odcinek z Minecrafta i w tym tygodniu. Nie wiem, czy byliście na przykład wczoraj albo dzisiaj nie dostali odcinka z Minecrafta zamiast z FNAF-a. I w sumie nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Możecie pisać w komentarzach, jakie macie pomysły na odcinek kolejny z Minecrafta, bo już tam zrobiłem dość dużo i w sumie nie mam pomysłów, co dalej robić. To jest tak kiepsko troszkę, bo jak nagrywać odcinek, to chociaż wiedzieć, co chce się w nim robić, a nie. Jakby co, kamerka jest po to, żebyście się lepiej bawili. No, bo mi to nie pomaga, bo muszę się patrzeć w kamerkę, jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tego bardzo. Więc formalnie rzecz biorąc, no.
Więc dwa failowe filmiki, w sumie trzy, które się nie ujrzą światła dziennego. Jeden był po prostu za duży plik, drugi po prostu nie nagrała mi się gra, tylko nie wiem dlaczego zacięło mi się, ekran mi się zaciął na menu głównym Minecrafta, więc tak jakby myszka sobie tam latała robiąc coś, a pulpit był ten, więc jakby... Dobra, bądź się... Foxy! Powaga! I to jest dziwne, bo pierwszej nocy wychodzi Foxy, a on nie ma prawa wychodzić pierwszej nocy. Zaczynamy powoli zabawę. Bonnie przeszedł się tutaj. Dobrze. Będą to pilnować Foxiaka. Ostatnio jak nagrywałem ten odcinek, też pierwszej nocy już był tak nasyłany. Już żeby tylko wybiec. Siema. Co się tak patrzysz w tą kamerę? Myślisz, że się boję? Boję się. Ja trzecia, 64%. Jesteś już tutaj. Na razie jest stabilnie. W drugiej nocy Boniacz mi trzy razy rozwalił światło. W sensie kontrolki. Gdzie on jest? Nie, no tu jest. To ja jestem po prostu ślepy. Nie zobaczyłem. Nie chcę, żeby mi kontrolę po prostu popsuł, bo... Wtedy będziemy lekko w dupie. Znaczy, lekko w dupie, no. Formalnie rzecz biorąc, będę mógł już tylko otworzyć i zamknąć ten terminal z kamerami i tak mi wyskoczy, więc jakby... Będziemy... No wtedy to już jest przegrana, to już nie ma szans. Prędzej czy później nam wyskoczy. A raczej prędzej. Tak jakby, no. Wolałbym, żeby nie doprowadzić do takiego stanu rzeczy. Dzisiaj przejdziemy w najlepszym układzie dwie nocki. Takie mam plany na dziś, na dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku pewnie będziemy się męczyć z trzecią. No i później tam czwarta, piąta. Wiadomo. Długo szukałem motywacji, żeby nagrać ten filmik, więc możecie, nie wiem, jakoś mnie zmotywować tam. W komentarzach, jakimiś łapeczkami w górę. Ja. W ogóle, to co się dzieje pod coverem Can You Survive, to wow. Zgaduję, że w momencie, kiedy wychodzi ten, wyszedł ten filmik, czyli teraz, jak wy to oglądacie, Chica sobie poszła, to zgaduję, że już wbiło pod nim 2000 wyświetleń. Bo teraz jak ja to nagrywam, jest niedziela, jest 1900. Zabij się, gościu. Spalaj mi sobie. Tak naprawdę mogę już zrobić taktykę na tchórza, czyli zamknąć obie parę drzwi i tyle. Cześć, Fredziak. Gdzie żeś polał? Ej! Nie widzę Boniacza. Nie widzę Boniacza. Wiecie co? No ej! Ej, powaga, bo oni znikną. Boni, tu jesteś. Dopiero teraz się pokazał. What the fuck? O co chodzi? Zniknął mi z kamer na jakieś dobre 15 sekund. Dobra. Miałem lekko zawał, bo miałem wrażenie, że zaraz na mnie wskoczy. Zostaw mnie. Dobra, taktyka na tchórza. Już i tak po wszystkim jest szóstą, no właśnie. Easy.
Dobra. Przechodzimy od razu drugą noc. Na tyle, na ile nam się to powiedzie. Liczę, że przejdę ją za pierwszym razem. A tu się jeszcze zobaczę. Przez chwilę mi się wydawało, że kamera jakoś tak inaczej wygląda niż zawsze. No, odbierz ten telefon. Mam nadzieję, że dźwięki z gry nie macie ani za głośno, ani za cicho. W sumie tego nie testowałem. Więc mam nadzieję, że nie ma czegoś takiego, że jest za głośno albo za cicho. Znaczy, za cicho to jeszcze. Foxy, zostaw mnie. Za cicho to jeszcze, jakby było za głośno, byłoby ciężko, bo byście mnie mogli nie zrozumieć do końca. W mojej paplaninie. I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots on the camera view, and those blind spots have to be right outside the door. Taka miła gra dla dzieci. So if you can't find someone or someone on your cameras, be sure to check the door lights. Ja nie chcę. Foxy, po czyjej ty stronie jesteś? Mech. No Foxy. Co ci nie było? Gigadżu. Ej, jeszcze na mnie Foxy w ogóle nie wyskoczył. Znaczy nie biegł. Więc jakby to będzie chyba nowość. Bo jeszcze na mnie poniacza nie ma. Ej, nie za duży ruch tutaj w okolicy jest? Halo? Halo? To nie jest autostrada A7. Wydupiać. Co jest? Gdzie jest Bonnie? 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 Ej, znowu mi zniknął z kamer. Co jest? Zaczynam się strać, ale okej. Okay. Formalnie rzecz biorąc, jesteśmy troszkę w dupie z energii. Bo za dużo korzystam z kamer. Ale szukam tego pieprzonego boniacza! Gdzie on kuźwa? Foxy sobie stoi. Pierwszy raz w życiu mam tą wersję, że patrzy się na mnie ten szkielet. Ciary mnie przeszły. Tu jest Bonnie. Ale Chica nie jest. Chica, czy... Bonnie poszedł, Fred się... Zestrałem się. Chica jest w kuchni, słyszę. Ona się tam bawi. Tylko mi nic nie pozbijaj, bo ja za to płacić nie będę. Rodzinka w komplecie. Jesteśmy naprawdę w dupie z energią. Czy może jeszcze nie aż tak, ale jeśli do 40% nie wbije trzecia, to będziemy w dupie z energią. Wtedy możemy czekać na Frediaka. Chciałbym przejść dwie nocy na jednym odcinku. Nie chcę ich przechodzić po 15 razy. Ciekawe jak ta kuchnia w ogóle wygląda. Pewnie 90% FNAF-owiczów się nad tym zastanawia, jakby taka kuchnia wyglądała. Dlaczego Chica w ogóle tam wchodzi? Może tam była zamordowana? Dlatego... Bonnie... Wydupiej.
gdzie w Polsce, gdzie zrobić sud, też na swoim miejscu w pewnym sensie. Ale fajnie by było, gdyby ciebie tutaj nie było. Wiesz? Miniatku tu mi kochany. Ciki ci. Cika. Czu? Wydupię. Nie ma żarcia mi dupy. Jest tutaj, cofnę się. Miecza też nie ma. Tu się cofnął. Bardzo dobrze. Czyli Foxy, Chica, Boniacz, dobra. Jest jeszcze stabilnie z energią. Wiem, nie patrzę się w kamerę. Ja już... Mówiłem, że nie jestem zwyczajny. Halo. Troszkę późno, ale grunt, że wcale. Znaczy grunt, że w ogóle. Boni, ty mi znikasz z tych kamer. Ale później... Halucynacja. Nie podobało mi się. Jest w kuchni, Foxy na swoim miejscu, bo nie jest tu, dobra. Taktyki na tchórze nie będziemy robić. Za mało energii mam. Czekaj, jest w kuchni. Bo oni się poruszą. Tu jest. Zaraz na mnie wyskoczy. Zdążyłem. Ja wiem, że jest piąta, ale bo nie proszę cię, zmęczony przez to. Czeka jest w kuchni. Foxy na mnie nadal nie wchodzi. Może to i lepiej. Tak się proszę o to. Szósta. Wydupię mi stąd. Jesteś tam. Chica nie idzie. Foxy nie biegnie. Przecież na razie się tu nie wybierasz. Gdzie ma? Szósta, no. Dziękuję. Więc na ten tego przeszliśmy dwie nocki. Dziękuję za trzecią. Trzecią przejdziemy sobie w następnym odcinku. Tak wiem, muszę drugą przejść. Przejdę ją sobie na spokojnie. Będę miał nagrać odcinek, to sobie ją przejdę. Nie wiem, dlaczego to tak działa, ale mnie cofa o nockę, więc nie martwcie się tym. Dobra, mam nadzieję, że odcinek nie wyszedł krótki, chociaż tak mi się wydaje, że tak jakby wyszedł troszkę. Pewnie wyszedł. Dobra, nieważne. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnych odcinkach i cześć!